Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Singularity. Muszę mikrofon trochę poprawić. Okej, lecimy dalej. Tak, tutaj chyba naprawiliśmy to i będę musiał chodzić po statku już. Musimy wyciągnąć tą całą perłę. To już czytaliśmy. O, życie max, dobra. Możemy biec. Okej, czas na cudowną technologię naprawy. Właśnie te efekty tej naprawy są takie piękne. Tylko mi słuchawki głupieją. Okej. Perła. Ha, udało ci się, kapitanie. Podniosłeś perłę. Wszystko widzieliśmy. Razem z Katią udamy się do doków. Nie czekaj na nas. Bombę znajdziesz w ładowni, tuż pod pokładem. Pospiesz się, Renko. Podniesienie traktorca musiało zwrócić uwagę Dymiczewa. Słyszę zbliżające się śmigłowce. No i dziwota. Dobra, zniszczmy to. Ale sobie naprawimy to. Żeby haczyk był. Kapitanie, muszę cię ostrzec. Efekt UMC nie utrzyma się z kurwą w środku obiektu tak dużego jak frachtowiec. Wkrótce ponownie zatonie. Musisz jak najszybciej zabrać bombę i opuścić statek. Tak, tutaj nam Bajsow powiedział, że niestety pomimo naprawy i... Cóż, efekt nie utrzyma się długo. What the fuck? Skąd nawet tyle bomb? Anyway, lejdźmy dalej. Nie wiem, to gdzieś. O! Ten efekt tego rdzewienia. Fajny. Jedno Raven dało. Renko, jesteśmy w dokach. Pełno tu ludzi Dymiczewa. Śmigłowce dostarczają kolejnych żołnierzy na pokład frachtowca. Uważaj! Nie no, Raven dało ten. Spory popis. Zatopił razem z tymi ludźmi. Wszyscy zginęli. Okej. Okay. Ale kto zatopił? O, super. No słuchaj, szczelinę jakąś. Nie wiem, jak on... Było słuchać śmigłowiec. Zaczął naparzać już. A teraz wykorzystujecie śmigłowce? Kiedy? Okej. Okej. Dobra, kolejna wiadomość naprawy. Sobie posłuchajmy. Wiecie, technologia. O, wszystko zadzewiało. Dziennik osobisty. 22 listopada 1955. Przyjęliśmy na pokład coś, co Dymiczew nazywa bombą. E-99. Czuję się nieswojo. Bomba jest niesprawdzona. Nieprzetestowana. Jest niebezpieczna. Poprosiłem moich oficerów, aby trzymali swoich ludzi z dala od rufowej ładowni. Miejmy nadzieję, że w drodze powrotnej morze będzie spokojne. No, i tutaj była dziennik kapitana mówiący o bombie. Nie była testowana. Nieźle, co nie? Dobra, co tutaj jest? Notatka jakaś. Poczytajcie sobie. Okej. Okay. To jest w sumie krótka notatka, więc... O, zamek. A tu kasa i pakiet medyczny. Z którego korzystam sobie, czemu nie? Okej. Okay. A i tutaj nowa broń. Detex. Znaczy Detex? Nie wiem, jak to nazwać. Tak, i możemy kontrolować granat.
prostu wyszczelimy. I nie wiem, co mam zrobić tu. Dobra, gdzieś jestem. Nope. Tu elektryka siadła, co? Naprawimy ją. To chyba lejnie jest wymagana tu. Ale mogę się mylić. Bardzo to ma dość ciekawe przeładowanie. Jak widzicie. No i padek, weźmy tam broń, bo chyba była to jakaś zagadka. Mogę się mylić. Ło, jak zmasakrował typa. Musiał nic do kałacha. Tego też ma nie zmasakrowałem. Fuck! Ale zombałem. Nice one. Okej. Może poszczemy grafika. No, możemy takimi też pociskami zwykłymi strzelać. Jakoś chyba zawsze wybrałem ten typ z tym kierowaniem granata. Niestety nie możemy się ruszać. Dobra. Co ja się schowam? Niestety nie widzimy. Co jest z tym granatem? Co ty tam zahaczasz? Chyba kogoś trafiłem. No, zabiłem kogoś, he? No, niepotrzebnie się wysunąłeś, stary. Okej, okay, uleczmy się, weźmy to na teczkę. Jakoś wyszło. Nie no, Raven wiedział, jak robić ten efekt. Kurde, on jest taki piękny. Ogólnie gra jest fajna, trzeba przyznać. Ten komunistyczny klimat. Jeszcze animacja, jak facet płonie. Masakra. O, patrzcie, on normalnie jeszcze starał się ugasić, zaczął się obracać. Kurde. Je trzeba było włożyć pracy do tego. Kasa. No to jest czas na scenkę. Otwórzcie drzwi! Otwórzcie drzwi! No i tu człowiek utonął. Hej. Wszystko się powoli rozkłada niestety. Lepsze nie broni. Nice one. Na razie chyba nic nie potrzebuję. No. Chociaż... Kurde, dobra. O, nie. Tylko nie ty. Jeden mutant, tu kolejny, tu kolejny. Dobrze, oni szybko padają. U, amunicja. Tutaj przeładujemy. Czy minigana? Weźmy amunicję. Notatka. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy... Cóż. Tutaj mogą być te... Opinieni, czy jakim tam... Nie wiem. Szkoda, że można cofnąć efektów, na przykład. To byłoby śmieszne. Że na przykład mutanta zamieniamy w tego... człowieka, czy coś. Okay. A, to jakiś mist miłosny. Z tego poczytałem. Tym razem. Dobra. A może i dobrze, że się zgadałem.
Nie żygaj na mnie. O kurwa. Ale cóż, mamy technologię tutaj. No i słyszę jakieś te... głosy demonów. Okej, po co wolałem się zamknąć? Znaczy się coś złego stało. O, super, na te głupie... Fuck. O, posłuchajmy nagrania. Dziennik osobisty. 22 listopada 1955. Dziś wieczorem przyszedł do mnie Roman. Był bliski paniki. Podobno kontener z bombą E-99 zaczął się świecić. Musiałem to zobaczyć na własne oczy. Okazało się, że Roman mówił prawdę. Cały kontener był spowity pomarańczową oświatą. Natychmiast skontaktowałem się z doktorem Demiciewem. Uspokoił mnie, mówiąc, że w pojemniku znajduje się tylko E-99, który można bezpiecznie transportować. Mam wątpliwości, jednak zgodnie z planem, musimy jutro wypłynąć. Okej, okay, tutaj była informacja o tym, że jeden z ludzi kapitana zobaczył, że kontener świeci. A jak gościu zadzwonił do Demiczewa, ten powiedział, że ten kontener jest czymś tam zabezpieczony. Czy tam jest jakiś ładunek? Będzie się dzień, który miał zabezpieczać. Czy coś, już nie fajnie jak to było. Znaczy nie wiem jak wam to... Ciężko było usłyszeć, bo niestety te... ryki... tych mutantów przeszkadzało. O, great. Woda. Fuck you. Stanowa być. Nikt nie przeżyje ataku minigana. Co tutaj jest? Ucieknij zanim statek zatonie. No shit. Gdzie ta bomba? Kurwa, łeb Demiczewa. Według wskazań GPS jesteś ładowny. Znakomicie. Bomba powinna być w pobliżu. To jakiś nowoczesny GPS macie. Że takie informacje wam podaje. Okej. Kolejna kasa. Jednak to łeb Demiczewa lata. O kurwa. Dobra. Co jest? Przecież demony. Znaczy, Boże, demony. Tam! O, jak mu jest? Jak mu pięknie jej odskoczył. Dobra. Tutaj przeładowana. Tu nic nie ma. Tu jest miasto typ owadu i widzę, że się nie opłaca je niszczyć karabinem. Tu... O, jest skrzynka. Jak tam się do niej dostać? Nie tędy. Ta jest. Przeładujmy sobie minigana. Ja no to przeładowanie minigana mnie rozpieprza. Taki mały magazynek, no nie? Fajnie mieli pomysł na minigana, trzeba przyznać. Tak. 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 Ulepszenia, tak. Za każdy zabitego przeciwnika otrzymujesz na UMC. Nieciekawe, impas nie. Muszę niż obrażej, dobra. Większa liczba medyku. Chociaż... Może kupimy to. I ja tu bohatera, czyli na przykład co by tu kupić?
kupić. To za 2000, a to za 1000. No. Jesteśmy znowu biedni. A więcej zdrowia mamy, to o wiele. Więc wiecie, zawsze coś, nie? Okej, możemy wziąć kolejną apteczkę. Mamy już 7 apteczek. Do 8 możemy nosić, no to wygląda. Spoko. Co to jest? No, sama kasa. I masa gówna. No, teraz mnie wkurzyliście. Zostawiam sobie tę obalę. A apteczka już tak działa ładnie, że nie wiem. No. Fajne zbliżenie jakieś będą. On się zbliża. Nie. Ręko, statek wraca do poprzedniego stanu. Wkrótce zatonie. Nie. Mowy, żeby uciekł przed ludźmi Daniczewa. Katia, stój! Gdzie idziesz? Sosta, Ręko, będę tam za minutę. Postaram się odwrócić uwagę żołnierzy. Dobra. Co tak uważasz? Chociaż nie, no czekajcie. Przecież jak możemy z tego korzystać, to czemu nie? Byłoby lepsze uderzenie tej broni. Je mam. Aha. Dobra. No to najwyżej zachowamy. Jak znajdę kolejny jakiś ten... technologię broni, to ulepszy kolejne... Frachtowiec dzwoni, a ludzie Demiczewa otoczyli! Ładownie, kapitanie! Kończy się czas! Jest. Jeszcze nie. Zabierz bombę, Ręko. Postaram się ich powstrzymać i umożliwić ci ucieczkę. A jak mam a jakich rozmiarach jest ta bomba? Ktoś mi powiedział? Nie. O, to jest ta bomba, tak? Ta 99. Zaraz. To jest ta bomba? Wow. Tak wygląda ta bomba? Ciekawe. Ręko, może tak byś nie patrzył na tą bombę? O, zabezpieczyła się. He? Okej, okay. Mamy kulkę. Cała bomba 99? Spoko. O, great. A, płyń, Ręko, płyń. O, kasę pozbierać. O, tędy. Tędy. Głupy. Jakaś kartka? O, schemat. Uzdrowicie. Za każdego zabitego przeciwnika odzyskujesz część zdrowia. Aha. Fajnie, że teraz mi to dajecie. Kasę wydałem. Fajna. Czekam się. A, tu nic nie ma. To możemy iść dalej. To chyba po poziom wody się to podnosi. I wszędzie jest elektryka. Super w tej wodzie. Dobra. Bierzem. O kurwa. A, coś mnie zacięło. Nie. To jest dziura. Szybko. Płyń. 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 Bajso. Yo. What's up? Kapitanie Ręko, dzięki Bogu, nic ci nie jest. Pozwól, że ci pomogę. Udało ci się, kapitanie. Masz bombę E-99. Ciągle mamy nadzieję. A co ci się przytomność? Okej. Okay. Wow. Dawno nie widziałem tego dokonania wczytywania. Gdzie jestem? Światło złe. Co, wampir? Nie no. Co ty kurwa tam pichcisz? Karuchy? Pamiętam twój dziennik, który czytałem. Że znalazłeś jakiegoś owada i zacząłeś go przebyć. Misia masz? What? Jest już rano! Czas odwiedzić przyjaciela! Dobra, odwiedzę swojego przyjaciela.
tego całego bajsowa. Anyway, może zmienimy ten granatnik. Okej, będę musiał kończyć odcinek, ale i tak damy sobie inną broń. No, weźmy kołasznikowa. No bo jednak jest ulepszony, no nie. A właśnie, no nie, nie zobaczę tych ulepszeń, dobra. Także więc, żegnam się tutaj z wami, na razie, cześć.